dobry wszystkim. Poniedziałek, 8 bodajże listopad. Pogoda piękna, nadal 15 stopni. Tak jak mówiłem, jesień jest w Kanadzie najfajniejsza. Mimo że był śnieg 2 dni temu, no ale na razie mamy spokój. Dzisiaj będą, że tak powiem, 3 sprawy. Pierwsza to tam jest te scysje na granicy polsko-białoruskiej. No, żeby się nie okazało, że ten graf z poprzedniego programu, co mówiłem, żeby nie miał rację, że Białorusini po prostu testują. No to właśnie, razem ze swoimi przymierzeńcami właśnie sprawdzają, a żeby bardziej nawet nie zaczęli sprawdzać, czy NATO w ogóle jeszcze istnieje i czy Polsce w czymkolwiek pomoże. Dzisiaj tam NATO jakieś stanowisko zabrało, że stronie stoi Polski, ale żeby to nie było jakieś podpuszczanie. Ludzie się grzeją już jak na wojnę, ale no nie oszukujmy się, to sprawę taką, tak naprawdę, to w ogóle nie powinno być pół Polski w to zaangażowane. Nie powinny być tam zwożone te lewackie baby, nie powinno tam nikt nie być w ogóle dopuszczany. Ale ktoś z tego cyrk zrobił dobrowolnie. Nie bez przyczyny, moim zdaniem. I PiSowi to na rękę, gdyż mu rosną sondaże, grzeją się wyborcy, te idiotki wszystkie tam biegają, krzyczą, żeby wpuścić, kompromitują się, no to jest jak marzenie dla PiSiaka. Taki konflikt. I zabawa trwa w najlepsze, więc tam się może skończyć różnie, no, ludzie mają broń, młodzi ludzie, testosteron wrze, plus prowokacje, plus różne historie. Tak naprawdę Łukaszenka rozdaje karty w tym konflikcie. Nasz świat jak zawsze, telewizyjka, baby lewackie, kompromitacja, zero jak gdyby silnej państwowej postawy, powinien być teren działań wojenny, nie ma tam pętania się. Tutaj znajoma mi wysłała z kolei w sprawach, że tak powiem, bieżących. Spotkanie tutaj to po prostu grupa ludzi, prawników, tam jakichś działaczy społecznych, pan ten Nogal z Facebooka, inni zorganizowali taką inicjatywę jak Komisja Śledcza do sprawy tej epidemii i połączyli się z panem doktorem z Florydy, Polakiem, też z amerykańskimi dokumentami oczywiście, pan Norman Pieniążek. Obejrzałem to, jest 3,5 godziny w ogóle. Można powiedzieć, że pan Pieniążek jest skarbnicą wiedzy, a ja jestem w ogóle no, wyjątkowo zadowolony, bo wszystko, o czym tu opowiadam, on potwierdza. Wszystko. Naprawdę, jak ojciec mój to był. Zadowolony z siebie siedziałem, jak tego słuchałem, gdyż no, intuicja mi dobrze podpowiadała, co tu się w ogóle wyrabia. Kim jest pan Norman Pieniążek? Jest to biolog, doktor nauk przyrodniczych, genetyk biochemiczny, profesor biologii molekularnej w Sewilli, w Wydziale Genetyki w Sewilli, profesor mikrobiologii na Wydziale Immunologii na Uniwersytecie w Luizjanie. Od 1989 roku do 2013 roku był twórcą i szefem pierwszego laboratorium molekularnej diagnostyki referencyjnej na Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych, czyli w CDC. Czyli pracował dla jednej z obecnie najbardziej znienawidzonych instytucji. Opublikował ponad 140 prac, w tym kilka bardzo prestiżowych czasopismach, jak na przykład The Nature. Jego prace były cytowane, nadal są cytowane już ponad 8200 razy. Jest specjalistą w dziedzinie biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem testów diagnostycznych PCR, wszelkiego rodzaju wirusologii, epidemiologii, a także związanym z tym aspektami zdrowia publicznego, jak maski, odkażanie powierzchni i inne. Posiada również wiedzę z zakresu immunologii i fastryk. Jego indeks Hirsza to 52, co odpowiada bardzo wysokiemu poziomowi. Pan doktor Norman Pieniążek obecnie mieszka sobie na emeryturze na Florydzie. Link będzie pod filmem. I co ja się dowiedziałem od pana Normana Pieniążka? Pierwsze, czy wy tam selekcjonowano i wyizolowano świra? Tak, świr istnieje, ale to nie świr jest problemem. Czy testy PCR, takie jakie wykonują na lotniskach wszędzie, wykrywają świra? Tak, ale przede wszystkim nie. On to robi na badanie, na przykładzie tutaj pokazuje stogu siana. W stogu siana jest, przypuśćmy, 200 różnych małych ździebełek siana. My szukamy śladów tego świra najpopularniejszego. I je być może nawet znajdujemy. Tyle, że to nic nie świadczy, bo gdybyśmy szukali śladów innego świra, albo być może bakterii nawet, albo innego koronawirusa, to byśmy też znaleźli. Moglibyśmy nawet znaleźć jednocześnie 200 śladów różnych mutacji, koronawirusów, bakterii lub infekcji. Znaczyłoby to, że na jedną z tych 200 nas ona zakaziła. Zakażenie jest oczywiście wtedy, mówi profesor, kiedy mamy objawy. Oczywiście mówi, że sprytni
hochsztaplerzy i naukowcy powołują się, że są choroby bezobjawowe i on tego nie neguje, że są, ale nie jest to infekcja górnych dróg oddechowych. Nie ma bezobjawowej infekcji górnych dróg oddechowych. Jeśli jest infekcja górnych dróg oddechowych, to jest objawowa i rozsiewamy ją przy pomocy kaszlu, kichania i tak dalej. Ale jeżeli człowiek nie ma objawów, to nie ma infekcji górnych dróg oddechowych. Na pytanie tutaj ludzi w studiu, czy widział tego świra konkretnie nie widział, ale czytał opracowania, nie jest to żadna rewelacja dla człowieka, który się zna na wirusologii i koronawirusach i że po prostu jest odczytane tam kilka sekwencji. Żeby odczytać całą sekwencję, to się nie odczytuje nigdy, tłumaczy, całego takiego świra, ponieważ on ma 30 tysięcy, by mu trzeba było zapisów zrobić, żeby otrzymać całą, ale to nie ma sensu. Doświadczony naukowiec po odczytaniu kilku sekwencji widzi, że jest jakaś tam różnica pomiędzy tym a tym. Jeszcze w ogóle dla Michała tutaj dobra była wiadomość. Instrumenty do selekcjonowania świrów są głównie firmy Illumina. To dla wielbicieli Olimpiady w Londynie. Czyli to, co ja tutaj opowiadam, to jest epidemia testów. Testy to jest największy wał finansowy, mówi profesor, jaki ktoś mógł wymyślić. To jest sprzedawanie produktu zupełnie do niczego niepotrzebnego, na którym zarabiają ludzie niewyobrażalną kasę. Tylko Polska wydała 4 miliardy dolarów na testy. Tylko Polska. USA, te wszystkie kraje bogatsze, zachodnie, ostatnio ten Karauda płakał, że jesteśmy na szarym końcu, ogonie w testowaniu, a kraje zachodnie to dopiero testują. Testy wykrywają wszystko, czyli dokładnie to, co mówiłem, wszystkie infekcje wykrywają, nawet mogą wykryć 200 śladów różnych adenowirusów, innych wirusów i tak dalej. Nie wykrywają testy PCR grypy, gdyż grypa wygląda trochę inaczej. Na pytanie, czy to jest baranek czy tygrys? Profesor mówi stanowczo, że baranek. On oczywiście, tak jak wszystkie infekcje przeziębieniowe, może być niebezpieczny dla jakichś grup ludzi, ale mamy podane na przykładzie Diamond Princess, gdzie on to ciekawie wyjaśnia. Według jeszcze w ogóle profesora, ludzie mają na przykład na takiego koronawirusy, mają w 80% odporność, już nabytą wcześniej, gotową do działania. Oni sobie w 80% ludzie sobie sami radzą, tym świrem w ogóle się nie zakażą. Bez żadnych fastryk, bez niczego, po prostu tak jest. Jedni na tego, inni na innego. I to pokazuje na przykład to całe Diamond Princess, ten statek pierwszy, on podaje ten przykład, że tam na wszystkich pacjentów, którzy tam byli, właśnie tylko zakaziło się jak gdyby 20%, 14 osób bodajże zmarło. Będąc zamkniętych na statku ludzi bardzo, że tak powiem, wiekowych, średnia wieku 66 lat, po prostu ci ludzie też wprowadzono ich w stan głębokiego stresu, zamknięto ich na statku, warunki fatalne, w ludzie bardzo wiekowi, po 80, bo to bogaci emeryci z różnych krajów świata. Działania tego WHO sponsorowanego przez Gatesa i Chiny głównie, głównie Chiny, no. I teraz Ameryka za rządów Bidena wróciła do płacenia, oczywiście też na WHO nazywa komedią. Ogólnie ten filmik będzie chaotyczny, gdyż robiłem notatki w trakcie. Puszczę cały link, ale nie każdy ma chęć słuchać 3,5 godziny, aczkolwiek warto, bo ja tego tak nie opiszę, a naprawdę jak kogoś temat interesuje, to ma tu wyjaśnione w ogóle wszystko, o co tu chodzi, nie? Mówi, że to jest przede wszystkim biznes. No biznes przede wszystkim to są testy, które nie mają w ogóle najmniejszego sensu. Kompletnie on to nazywa zabawką, dlatego tytuł jest filmu Maść na szczura. To jest tak niepotrzebna rzecz, jak ta słynna maść na szczura, gdzie krzyczał na straganie chłop: maść na szczura, maść na szczura, maść na szczura, maść na szczura. Podchodzi klient, się pyta: panie, jaka maść na szczura, co pan tu sprzedajesz? Mówi: no normalnie, no maść na szczura, łapiesz pan szczura, smarujesz po panie ten maści pod ogon i szczur na 2-3 dni zdechnie. Więc panie, co, nienormalny jesteś, przecież jak złapiesz szczura, bo zatłukę bez pańskiej maści. No pan nie kupuj. Maść na szczura, maść na szczura. I to są dokładnie te testy według pana profesora Pieniążka Normana, mają dokładnie takie same znaczenie w tej sprawie. Znaczy, znaczenie mają kolosalne, no bo żeby nie one. One napędzają zabawę, są lokomotywą, twórcą tego wszystkiego. To jest jeszcze pan Norman Pieniążek podaje kolejny przykład, że na przykład jak masz grypę, to są też różne szczepy grypy, tak jak różne szczepy koronawirusu. I każdy szczep można sobie sprawdzić mikroskopem. One mają różne sekwencje. Można je by, że tak powiem, wszystkie izolować i sekwencjonować oddzielnie. Ale kiedy idziesz do lekarza, nikt cię
nie wyłapuje jakiegoś, tak jak była świńska nawet grypa, to oni tego nie byli w stanie wyselekcjonować w żaden sposób. Po prostu grypa jest grypa i tak jak teraz masz grypę, to nikt nie sprawdza, czy masz świńską, czy ptasią, czy taką, czy inną, a objawy są wszystkiego podobne. Idziesz, dostajesz grypę i to wszystko. Więc jeśli ktoś jest bezobjawowy na tego świra, to nie kicha i on nie zaraża. I on nie jest w ogóle, no to jest już pierwszy system oszustwa. Oprócz tego, że w ogóle same testy nie są w stanie nic wykryć. To, że on to tłumaczy, on bardzo nie lubi takiego wirusologa Pyrcia z Polski, którego nazywa wręcz człowiekiem, który popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości dla pieniędzy, żeby sobie kupić kolejny jacht śródziemnomorski, tak powiedział wprost. Więc ten Pyrć twierdzi, że osoby właśnie bezobjawowe zarażają, a on mówi, że to jest bzdura, gdyż, tak powtarzam po raz kolejny, nie ma bezobjawowej infekcji górnych dróg oddechowych. Coś takiego nie istnieje. Doprowadzono do zobrzydzenia i zohydzenia służby zdrowia dla zwykłych obywateli. Ludzie się boją zgłaszać do szpitali, pękają im jak 100 lat temu wyrostki, umierają na rzeczy, które powinny być badane, diagnozowane. Ludzie się powycofywali z tego. To pokazywanie obrazów jakichś ludzi duszących się na ojomach, leżących w ciężkim stanie jest katastrofą. Nie ma lekkiej śmierci na ojomie, mówi profesor. Nie wiem, czego się państwo, dokładnie zresztą to samo też mówiłem, pokazywała Eunice mój film i zdjęcia ze szpitala niby, który był wykorzystany wielokrotnie z różnych niby szpitali, czego by się ludzie chcieli w szpitalu zobaczyć. No, może ona by chciała zobaczyć zespół tańczący pieśni i tańca z knurem jako liderem w przebraniu afrykańskiego szamana, ale no, nie sądzę, że to jest w ogóle możliwe, że takie rzeczy będziemy oglądać. Też oczywiście profesor mówi, że wentylatory przyspieszają śmierć. Po prostu, no jest to fatalna metoda też leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. No to jest ostateczność, a nie to, co się teraz wyrabia. Ogólnie mówi, że jest ogólnie 2 miliony sekwencji świrów i one się wszystkie od siebie różnią. On dużo zna, dużo widział z opracowań naukowych, które czytał. Ten świr istnieje, ale jest to świr baranek. On tam opisuje też dość fachowo, jak należy prawidłowo takiego świra selekcjonować, że takie punkty diagnostyczne, co stoją tam, wkładają rurkę, to może równie dobrze włożyć rurkę w kałużę albo w dupę se wsadzić. To ten badający, że to nie ma w ogóle żadnego sensu, gdyż on mówi właśnie na przykładzie tego Pyrcia, że Pyrć wymyślił taką metodę, że on zbiera z tych danych, oni selekcjonują jak gdyby tą próbkę pod kątem tylko tego jednego świra i jak go znajdą, to jesteś zakwalifikowany, że masz świra, tylko że właśnie on to podkreśla, że jakby selekcjonowali tą próbkę pod kątem innego jakiegoś adenowirusa, innego koronaświra, nawet bakterii, to też by być może znaleźli, a raczej na pewno by znaleźli. W ogóle to, że ty masz infekcję przeziębieniową, to w ogóle nie świadczy o tym, że ty masz właśnie tego świra, a on nawet profesor twierdzi, że bardzo prawdopodobne, że go wręcz nie masz. Dlatego on też na przykład na pytanie tutaj ludzi, czy działają te leki jak chlorochina, inwermektyna, mantandyna, on mówi właśnie, że dlatego są takie rozbieżne opinie, to jest zrobiony majstersztyk przez te testy, że są dlatego tak zbieżne opinie, że na jednych działają, na innych nie, ponieważ te leki miały przeznaczenie na co innego, nikt ich nie badał pod względem wirusów i przeziębień i na niektóre wirusy one działają, a na niektóre nie, dlatego teraz jednemu pomogą, a innemu ni cholery nie pomagają. Znam takie przypadki, że kolega mi mówił, że się obżarł tego, tylko sraczki dostał i dalej miał gorączkę jak miał, bo miał w ogóle pewnie innego świra niż ten, kto mu polecił tydzień temu i któremu pomógł. No. Też to przypomina, że właśnie Polska zrobiła 27 milionów nikomu niepotrzebnych testów zupełnie, znaczy potrzebnych tym, którzy na tym zarabiają, bo to jest biznes w ogóle. Ktoś, kto to zorganizował, no to jest turbomiliarderem, no tak samo jak twórcy Fastrick. Według profesora za tymi testami musiała pójść korupcja i dlatego jesteśmy najprawdopodobniej w czarnej dupie. Nie bardzo też on wie, jak to zakończyć, ponieważ no mówi, że to jest taki absurd, że są na pewno lekarze tacy prymitywni, tam stażyści czy inni, to nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Ale są postacie, on tutaj mówi o dwóch, Gut i Pyrć, którzy nawet im na koniec tu zapoczynam wiersz profesora, którym po prostu życzy losu na szubienicy. On mówi, żeby zdiagnozować takiego wirusa, dokładnie wyselekcjonować, to może to w Polsce zrobić może jedno laboratorium, w Stanach z 5,
a na pewno nie taki obsrany punkt diagnostyczny. Tam w ogóle to są pozanieczyszczane te próbki. Ogólnie no nie jest tam w stanie nic zrobić, bo po prostu, tak jak mówi, oni szukają jednej tylko sekwencji, ale w sekwencji adenowirusa może być też kawałek sekwencji tego, po prostu skomplikowane. Chodzi o to, że jedna sekwencja o niczym nie znaczy, a ten pyrć tak wymyślił, że znaczy, nie? W Polsce. Testy PCR wykonane w specjalistycznym laboratorium, dokładnie z krwi, a nie z nosa, będą w stanie wskazać tego właśnie świra. Ale takich badań się w ogóle nie robi. Są zbyt kosztowne, zbyt czasochłonne. Cały czas podkreśla, jaki to jest raj i jaki to jest biznes na tych testach. Medycyna powinna się zajmować tylko ludźmi z objawami, ludźmi chorymi. Sprycowanie to kolejne jest napędzanie biznesu i kasy przede wszystkim. Nawet on nie jest jakimś antyszczepionkowcem. Facet mówi, że się od 40 lat szczepi na grypę. No w tym roku się nie zaszczepił, się ktoś nie pomylił i mu nie wstrzyknął drugiej. Fastrygi. Na tą mówi, że nie ma tam specjalnej wiedzy, wie tam, że tam są jakieś efekty uboczne, pokazuje też, jakie inne szczepionki robiły efekty uboczne, że były jakieś krwotoki płucne i inne historie. I że najlepszą diagnostyką płuc, jeżeli jest infekcja górnych dróg oddechowych, to jest prześwietlenie płuc, bądź nawet tomografia, jak jest bogatszy kraj i ich stać. Ale na pewno nie takie testy diagnostyczne. Jest to dla według niego całkowita demolka służby zdrowia, głupota, zachłanność i korupcja. I tak zwana utrzymywana jest przez tych bydlaków pornografia strachu. Wymienia też na szczęście doktora Simeone, ale Simo Simeone mówi, że to jest idiota. Mówi, że mamy dyktaturę tak zwanych ekspertów, niełuków, karierowiczów, że politycy, którzy są cwaniaczkami, to jest dokładnie też, co mówiłem na koniec, zwalą winę na tych ekspertów, jeśli będzie taka potrzeba, na razie z tego korzystają, też mogą nas dzięki temu zniewalać i zarabiać kaskę też przy okazji, jeszcze wychodzić za opiekuńczych. I ogólnie mówi, że no głównym tutaj motorem napędowym jest dr Fauci, który liczy na to, że na koniec kariery dostanie Nobla i jest, ma w ogóle za właśnie zwalczanie tej epidemii i ogólnie ma obsesję na to, żeby mieć Nobla, bo uważa się za największego lekarza świata. Ogólnie mówi też, 80% opracowań naukowych dotyczących świra to jest lipa i fałszerstwo. Zysk na testach to jest 70%, zysk na fastrygach to jest 70% zysku. To jest w ogóle no niewyobrażalne w biznesie, nie? Pokazuje teraz, że są właśnie, to jest też wszystko powiązane, cały te eksperci z nowymi trendami, z weganizmem, z ociepleniem klimatu globalnym, z winy człowieka, cholesterolem, z różnymi rzeczami, które są teraz lansowane, bo są na to leki. Mówi, że zna doskonale właśnie Fauciego, że to jest człowiek chory z ambicji, chce bardzo dostać Nobla. Do popełniających zbrodnie przeciwko ludzkości w Polsce wprost zalicza Pyrcia i Guta, gdyż mówi, że oni wiedzą, co robią w 100%, a do idiotów zalicza Simeone i Duszyńskiego, których uważa, że oni w ogóle nie rozumieją diagnostyki, że to są tacy durnie jak ten Simeone, że on uważa, że te testy naprawdę pokazują prawdę i że z nim rozmawiał i że to jest cymbał do kwadratu. A Pyrć i Gut kwalifikują się na ciężkie roboty, a każdy, kto głosi, że test wykonany w punkcie diagnostycznym PCR może wykryć epidemię, powinien mu zostać odebrane, mówi, wszystkie papiery łącznie ze świadectwem ukończenia podstawówki. Delta Srelta mówi, że to jest, dokładnie jak to samo, też miałem takie wrażenie, że to już nie wiem, czy to istnieje według niego. Nie ma nic takiego. Znowu biorą jakąś sekwencję mutacji świra i znowu szukają tej sekwencji w testach. Teraz szukają po prostu dwóch sekwencji, a mogliby wykryć 200, a szukają dwóch sekwencji po prostu i jak je znajdą, no to ogłaszają, że to jest sekwencja teraz dominująca. Przedtem tej sekwencji delty nie szukali, chociaż ewidentnie gdyby szukali, to by ją znaleźli też wcześniej. Gadanie o tym, że poprzez takie badania, jakie są wykonywane, nigdy nie stwierdzimy, czy konkretny szczep, kawałek sekwencji wywołał u pacjenta daną chorobę, czy inny szczep, którego tutaj nie selekcjonowano, nie szukano i nie badano, czy nawet może to była bakteria. Żeby stwierdzić coś takiego dokładnie, muszą być specjalne badania różnicowane. Mówi, że to są ludzie, którzy, dokładnie też to samo mówiłem, że to są ludzie, którzy chwycili w tej chwili Pana Boga za nogi, że stali się gwiazdami mediów,
że mają swój czas, swój moment w życiu na to, żeby pokazać innych, że oni też potrafią, że właśnie też mówi o tym, że zakaźnicy to w ogóle się nie nadają do leczenia tego i tak dalej. Tak samo jest z tymi badaniami na te całe przeciwciała i antygeny. Też jest to badane pod, znowu, pod szukanie sekwencji w człowieku na to jedno, a równie dobrze mogłyby cię zbadano, czy masz przeciwciała na innego koronawirusa, na którego nie byłeś na przykład fastygowany i też wyjdzie, że miałeś. Żeby takie badania zrobić prawidłowo, to należałoby człowieka przebadać przed fastrygą, podać mu fastrygę i przebadać po fastrydze. A tego się nie robi, bo oni wiedzą, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Te fastrygi, w sensie tego, że to nie pomoże nic, i, a raczej zaszkodzi, jak on mówi, no wręcz czego sam tego nie bierze i to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Gdyby to miało sens, to właśnie by tak robiono, bo przede wszystkim, gdyby na logikę patrzeć, co oni robią, no to badano by całe te przeciwciała przed fastrygą, żeby sprawdzić, czy jest w ogóle sens delikwenta fastrygować, ale wszyscy to mają w dupie, gdyż przejście epidemii musi być potwierdzone papierem, a nie przeciwciałami. To jest najważniejszy papier, że się miało, że się było na kwarantannie i tak dalej. To jest wszystko jedna wielka mistyfikacja, i wszyscy mogą mieć przeciwciała na wszystko tak naprawdę. Paszporty szczepionkowe też nazywa wielkim biznesem. Na pytanie ludzi ze studia jak, no mówi to proste. Wielu, bardzo ludzi, wielu na świecie ma obecnie akcje Pfizera i Moderny. Jak myślisz, czy tacy ludzie, którzy kupili akcje Pfizera i Moderny, które zarabiają gigantyczne pieniądze, chcą, żeby były paszporty świrowe, czy nie chcą? Bo jeżeli chcą, no to potrzebują, żeby te fastrygi się cały czas sprzedawały i żeby te firmy miały coraz większe zyski. Wtedy akcje będą coraz więcej warte i będą coraz więcej zarabiać. No, proste. Wyjaśnia również zasady pomiędzy zakażeniem a posiadaniem właśnie jakiegoś tam sekwencji tego świra. Objawy muszą być, żeby było zakażenie. Teraz doprowadzono, on to nazywa też pornografią strachu, doprowadzono ludzi do takiego stanu, bo że zupełnie innego jak wcześniej, to też o tym ja mówiłem, bo przecież nikt kiedyś, jak się przeziębił człowiek normalnie, dostawał nawet infekcji gorączki, nawet ciężkiej. Sam miałem zapalenie płuc, ale nikt normalny praktycznie nie myśli, że umrze od tego. Tylko człowiek, żeby się fatalnie czuł, ponarzekał, pojojczył, ale z tego jakoś wyszedł. Czasami niektóry skończył w szpitalu, a i czasami ktoś zmarł. Ale no nie było takiej nagonki w telewizji i takiego napuszczania, że człowiek teraz, łapiąc jakąś infekcję, zaczyna popadać w ogóle w stres, że zaraz zejdzie. Nie ma bezobjawowej infekcji układu oddechowego i żaden, mówi, z tych śmieci, tych całych ekspertów, nigdy nie powie, że grypa może być bezobjawowa. Nie ma takiego przypadku. Jeśli układ immunologiczny zwalczy świra i nie ma objawów, to nie ma zakażenia. A to się objawia przez katar i kichanie. I nie tylko tego świra, ale każdego innego, to działa tak zawsze. Poziom prawdziwy świra można ustalić tylko z krwi. Opowiada o takim badaniu, że do zrobienia fastryk wzięto 70 tysięcy ludzi. Przebadano ich dokładnie, osoby, które miały dwa przynajmniej objawy świra. 70 tysięcy ludzi przebadano, które miały objawy przeziębienia, charakterystyczne dla tego niby epidemii. Przebadano je laboratoryjnie, bardzo dokładnie, z krwi. Tylko u 320 osób stwierdzono, można powiedzieć, obecność tego SARS-CoV-2 z 70 tysięcy. U 320 osób. Reszta miała automatycznie przeciwciała albo miała inne infekcje. Akurat miała przeciwciała na to, a nie miała na co innego. Testy, cały czas on podkreśla, są najważniejszym elementem tej zabawy. Jest to epidemia testów, nawet takie filmiki nagrywałem, nawet takie tytułowałem. To nie świr jest tutaj problemem. Świry różnią się sekwencją DNA. Systematyka świrów i zmiany sekwencji, po tym się robi się badanie i się rozróżnia je. Na przykład, on jeszcze podaje też kolejny przykład, że w ogóle to są oficjalne badania, że tylko 38% ludzi zaszczepionych na grypę na nią nie zachorowało po szczepieniu, a 62% zachorowało. To też jest, mówi, bo przede wszystkim szczepią się ludzie starsi, antyprzeziębieniowe fastrygi działają na nich słabo bardzo. I on mówi, że dokładnie jest tak samo z tą, tylko że jeszcze dają ludziom to bezpieczeństwo dziwne. Tam przytacza, jakie fastrygi dawały efekty uboczne na inne choroby, jak w Szwecji, jak ptasia grypa, jak narkolepsja, jak szczepionki na chorobę dęga, fastrygi.
też mówi, że jego zdaniem osoby opowiadające, że tam są jakieś pajęczaki, jak jakaś tam Judy czy inna, że to jest osoba, którą zna, że ona jest niestabilna umysłowo i psychicznie chora. Jak wyjmie się tą fastrygę z lodówki i dłużej poleży, to tam są różne się rzeczy z nią faktycznie dzieją pod mikroskopem, że tam opowiadanie o jakichś mikrochipach i innych głupotach, że to przynosi więcej tylko szkody jak pożytku, no że to są firmy nastawione stricte na biznes i bazują na wielkiej mistyfikacji i oszustwie. Świat jest skonstruowany przez debili, karierowiczów i cwaniaczków, którzy nic nie wiedzą, nic nie umieją. Sam mówi, że pracował w budynku 23, tam w CDC, na 6 piętrze w dół, wykutym w skale, żeby to żaden wybuch nie zniszczył, nic. Tylko że mówi, że od tamtych lat się oczywiście też tam zmieniło, że jak on tam pracował, to tam pracowało w tym centrum w CDC 3000 ludzi, teraz pracuje 37 chyba. Większość jest z nadania politycznego, to są koleżkowcy partii pchanych, rodziny, cwaniaczków, armia próbująca przede wszystkim żyć z tego jak paniska. Maski mówi, że to dziadostwo to samo. Mówi, że w ogóle teraz samych tam takich stricte naukowców i geniuszy w tym CDC to odesłano w ogóle do domu, żeby pracowali zdalnie, żeby się z sobą nie komunikowali i nie próbowali tam zawiązać jakiegoś spisku i obalać tych głupiot. Tak to każdy siedzi w domu obsrany, myśli o sobie, boi się wychylić, nie wie co myślą inni, nie ma z nimi kontaktu. Rozmowy na tych wideoczatach są obserwowane, ma tylko wykonywać jakieś badania, wysyłać wyniki i tyle. Pokazuje też przykład, że weszła też w USA inna fastryga jakiejś firmy Innovax i jest to fastryga, nie żadna mRNA i jeszcze inna niż te AstraZeneca, zresztą AstraZeneca jest na przykład w USA nielegalna. Firma Innovax i w ogóle taka sama fastryga jak na grypę. Wszystko zrobione na tej samej zasadzie, to samo białko kolca i tamte zostały dopuszczone błyskawicznie, przecież jest epidemia i błyskawicznie zostały dopuszczone jakoś i warunkowo teraz już tam zatwierdzono, że w ogóle mają być używane, a ta firma Innovax stara się od miesięcy, tradycyjna, normalna taka fastryga jak na grypę, też niewiele dająca, on mówi, no ale no nie chcą dopuścić z jakiejś przyczyny. I mówi, że to jest dla niego dowód, że musiały pójść olbrzymie korupcyjne pieniądze, które spowodowały, że no właśnie ta firma nie zostanie dopuszczona jako konkurencyjna na rynek, tylko będą te dwie, Pfizer i Moderna. Dodatkowo też mówi, tam z ciekawością go pytali o te zatwierdzenie tych fastryg w USA przez FDA, mówi, że żaden test, u 100 testów, które są, nie ma takiego zatwierdzenia. Jeden jest zatwierdzony warunkowo na wypadek epidemii, ale to też jest dziadostwo, a żaden z pozostałych używanych w Stanach ponad 200 nie ma żadnego atestu, zatwierdzenia, nic w ogóle, nikt do tego nie chce przyłożyć ręki, żeby dać temu glejt, że to cokolwiek może wykrywać. Ja akurat właśnie też a propos tej maści na szczura, to nawet dawałem często tego posta na internecie, bo dokładnie na Facebooku, bo dokładnie mi się to kojarzy, ta maść na szczura z całym tym cyrkiem. Lun mówi, że ludzie są naiwni, wierzą w takie rzeczy, ustawiają się w kolejkach. Podawał przykład jakiegoś odcinku Rancha, że ktoś sprzedawał jakiś ośrodek na myszki, to w aptece zaraz kolejki, zapisy, bili się ludzie. Wierzą w takie rzeczy, a tutaj przekręca się gospodarkę, edukację, zamyka się ludzi w domach, straszy, dzieci nie mają życia. Ogólnie mówi, że fastrygi nie mają sensu na choroby przeziębieniowe. Fale tak zwane, te, które nam podają, pierwsza fala, druga, trzecia fala, to są fale. Co roku takich fal już było tysiące. Cały wirus ma ponad 30 tysięcy, jak gdyby zasad on to nazywa. Można je go selekcjonować, ale tylko w specjalnych laboratoriach. W Polsce jest jedno takie, w USA kilka. W żadnym laboratorium diagnostycznym nigdy nic się takiego nie odszyfruje. Też mówi właśnie, że to jest dziwne, bo tutaj są jakieś odczyny różne pofastrygowe i tak dalej. O nic nikogo tam nie pytają specjalnie. Wszyscy się nadają, czy kobiety w ciąży, tu w samolocie ci nie podadzą orzeszka, żebyś zjadł przed szotem na grypę, pytają, czy jesteś uczulony na białko kurze, a tutaj nikt nic nie pyta, wszystko jedzie. Bardzo ciekawy materiał. Ja jeszcze, jak mówiłem, w ogóle w Stanach czy w Kanadzie nie ma statusu ozdrowieńca. Wyjdziesz ze szpitala, możesz się fastrygować następnego dnia, nie ma problemu w ogóle. Nie. To też potwierdza, że żadne przeciwciała ich niespecjalnie interesują. Też powołuje się na wirusologa Van der Bosche, chwali życie na Florydzie. Mówi, że na Florydzie w tej chwili kara już za nakłanianie do fastryk jest $5000. Bardzo chwali Rona DeSantisa i życie na Florydzie.
mówi, że lek Remdesivir został wymyślony na jakieś tam zapalenie wątroby typu C, nie sprzedawał się, ale teraz uznali, że może pasuje na to, bo jest drogi jak cholera i próbują go wciskać. Na to też Barakuda ten lek wychwalał u Knura w programie. Więc tu jest link pod spodem, Norman Pieniążek, praktycznie wszystko, co wam tutaj opowiadałem, można powiedzieć, się potwierdziło i się zgadza. I jestem się bardzo zadowolony, miałem dobre wyczucie. I tu jeszcze komentarz persona non grata pod filmem ostatnim, że w Chinach są emerytury. I że co ja opowiadam? No, faktycznie w Chinach są jakieś tam emerytury. Przede wszystkim ja myślałem, mówiąc, że w Chinach nie ma emerytur, głównie o tych ludziach działających w tej branży prywatnej. No wiadomo, że są emerytury dla członków komunistycznej partii. Pracujący w państwowych zakładach, urzędach już po 10 lat nabywają prawo do emerytury i to bez konieczności płacenia składek nawet, więc taki jest system emerytalny akurat dla nich. Do partii może należeć, jest tak założone, około 90 milionów ludzi. To jest 6% społeczeństwa. Na wsiach na przykład istnieją programy emerytalne wiejskie, zarządzane przez samorządy, oparte na dobrowolnym płaceniu składek. Na dobrowolnym płaceniu składek. Jak nie płacisz składek, to emerytury nie ma. I bardzo w ogóle niewiele osób jest tym zainteresowane i płaci. Szacuje się, że uczestniczy w nim 8% ludności wiejskiej. Jako takiego systemu emerytalnego w Chinach dla wszystkich nie ma. Dla komunistów jest. Przede wszystkim dla członków partii. Dla obywateli miast też teoretycznie istnieje dobrowolny system oparty na składkach płaconych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, emerytury miejskie, ale i tu i zainteresowanie nie jest nim duże. Zdecydowana większość pracowników woli otrzymywać pensję brutto do ręki i w przyszłości ewentualnie samemu sobie. Czyli jest system emerytalny, jest dobrowolny. Czyli taki je można w Polsce akurat, to muszę pochwalić i taki system emerytalny należałoby w Polsce wprowadzić. To oczywiście nie system dla członków partii PiS. Specjalny, tylko i wyłącznie dobrowolny, jak chcesz płacić do jakiegoś ZUS-u pieniądze i ci wypłacą emeryturę, masz zaufanie i masz taki kaprys, płać sobie. Sprawę dodatkowo jeszcze właśnie komplikuje, bo to jak ktoś mieszka na wsi, to nie może wejść w ten system miejski, a odwrotnie też nie. Na emeryturę przechodzi się w wieku 60 lat mężczyźni i w wieku 50 lat kobiety, a nawet niektóre w 55, to nie rozumiem dlaczego akurat. Prawo do emerytur ma bardzo niewielka część społeczeństwa. Władze w Pekinie zdają sobie z tego problemu sprawę i pracują nad rozwiązaniem właśnie. No, bezrobotni nie mają w Chinach też przy okazji żadnych zasiłków, dlatego nie ma bezrobocia. Więc no, jeżeli koledze tutaj persona non grata chodziło o to, że no, jest system stworzony dla tych 80 faktycznie, to dwie Polski, no to może ten ogrom liczbowy tak go nastroił do tego, że jednak są w Chinach emerytury, no to jeżeli ci o to chodzi, to tak, ci członkowie Komunistycznej Partii Chin mają systemowe emerytury, nawet bez płacenia składek. Reszta ma emerytury dobrowolne, miejskie i wiejskie, zainteresowanie liche. Znowu w Polsce dokładnie tak samo było, zrobiłbym dokładnie to samo, że wprowadziłbym w Polsce pensję brutto, czyli dostajesz przykład 5 tysiączków na rękę, zamiast 3200, a mu nawet te po ubruttowieniu nawet, to dostaniesz 5,5 na rękę, zamiast na przykład 3200 i 2315. Jak ci by powiedzieli, że masz odnieść do ZUS-u, to by była rewolucja błyskawiczna. A tak, jak ludzie tych pieniędzy nawet nie wąchają, nie oglądają ich przez moment, nie dysponują nimi, to nie wiedzą, co tracą, a jak nie wiedzą, co tracą, to złodzieje zyskują. Proste, moim zdaniem. Drobna zmiana bezkosztowa, a wielu by oczy otworzyła. Bye.